Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w Mad Max. Witam się z wami w kompendium, aby pokazać wam opisy kolejnych wyścigów śmierci, które odkryłem poza nagraniem, aby mieć do nich po prostu fast travele. Odblokowane? To coś więcej, nie wiem, czy się odblokowało? Nie, nic więcej się nie odblokowało. Czy coś zrobiłem poza nagraniem? Tak, w sumie to zrobiłem. I zginacie za nim ponownie w Czarnym Mieście. Za chwilę będziemy kontynuowali fabułę. Bo uznałem, że jak już mam robić też... Właśnie, wyczyściłem sobie tutaj całego Jita, całego Krwistobrodego, wszystkie obozy rozebrane, wszystkie miejsca poszukiwań splądrowane. Teraz zostało mi tylko zrobić to samo u spojówki, gdzie zostało mi tutaj naprawdę tylko ten obóz. I ten obóz Ogara. No, byłego już Ogara. Aktualnie gryzie ziemię. A potem wydmy i wysypisko, ale na wysypisko to pójdzie no, bardzo szybko, bo tu są tylko 4 punkty. Tu jest trochę gorzej. No ale nic tam. A póki co, jak zauważyć, mam 21 tysięcy. Dzięki też temu, że kilka razy wpadł mi złom z obozów. A póki co, do krzykacza i rozpocznijmy misję fabularną. Dostałem po teleportacji tutaj, czy tam po fast travelu, ostrzeżenie od gry, że wyścig może być trudny i muszę być pewien, że Magnum Opus oraz sam Max są wystarczająco dobrze ulepszeni, ale na ten moment Max jest wojownikiem szos 64 poziomu. I bardziej ta legenda, w sensie wyższa ranga, nie może być. Sublevele to już lecą coraz wyżej. A autko jest ulepszone. W ogóle wróciłem sobie do die roli i takiego kolorku. A w sobie ten wzór mogę jeszcze zmienić. I uzbrojenie i obrona dla maski. O, samotna czaszka, czemu nie? A, trupia biel. No, prawie że to samo. Ale niech będzie jakaś nowość. Nowość, w cudzysłowie. Autko jest ulepszone tak bardzo, jak się da. I na ile pozwalają mi oczywiście też osiągi auta, bo jakby dał wszystko, co mogę mieć na full, no to przyspieszenie byłoby dość słabe. Bo V6 niestety sobie z tym nie radzi. Dobra, krzykacz. Dawaj mnie tego wielkiego wodza. Jest grzałka. No, chłop wie, jak zrobić wejście. Jest V8. Ona też jest nagrodą? A nie. Still have but one keeper. Our beloved champion. Stagno! No nie, jeszcze zbliżej na ten jego ryj. Ludzie, oszczędźcie mi tego. Nie, nie oszczędzą. Kurna. Fleeting!
battle. A daring warrior has issued a challenge. He vowed to snatch the crown, the core, and the concubine from our champion. I give you Mighty Ball. Błyskawiczek? Serio? Thousand years later. Zajebiście. Tak, bardzo trudny. Ten wyścig nie jest trudny, ten wyścig jest wkurwiający. Tam było to chłodzenie chyba. Pewnie obijaj się dalej, kurwa, nie? Obijaj się dalej, w ogóle gościu nie jest już w chuj z przodu. Super, a skołujesz mi, nie wiem, jakieś pociski klejące, żeby przyziemić tego... Co? Co? Jak to? Okej, to ewidentnie jest błąd gry. To jest ewidentnie błąd gry. Ale wiecie co? Nie narzekam! Turbo nie będę narzekał. Po to jest wojownik? O, super! Natarć? Traska nie ma szans! No, dawaj. Jaki fikoł! I proszę, i kontra, no i pyk. Aj, aj! Dobra, ale przynajmniej wcisnąłem blok. No. Okej, nie mam strzelby, co mi nie pozwoli niestety skrócić tej walki.
No wystarczy mi kilka kontr. No, laska! No, ej, serio? Teraz była kontra! No, brawo. No, dziękuję. Kurde, nawet nie mogę przy ścianie przytegować. To mi cały czas tylko liczę jako taką zwykłą serię ciosów. No. O, dobra. Tak, zapomniałem przecież, jak ona robi ten atak nieblokowalny, to ja mogę jej wywalić silnym atakiem, silnym ciosem. Chyba, że zrobi tak. To wtedy nie bardzo ten cios wejdzie. No, daj się walnąć. Au! Ale mówiłem to do niej, nie do siebie. Dobra. I koniec. Co najmniej 20, jak nie 30 minut idzie właśnie do kosza z tego nagrania. Ale ona zginęła, czy my ją tylko obiliśmy? Nie, nie mówcie, że zgadł, nie mówcie, że to... Nie! Nie, no ludzie! Wy se chyba jaja robicie, jakim prawem on może chodzić? Jakim prawem on może żyć? O, poznał nas, to widać. Jaki pojazd! Skrotus z ostrzem, no super. A niech ta chwila trwa, wiesz co? A spierdalaj! Tu! Tego trzep! Tego trzep! Tego! O serio? Nawet broń bi... Nawet ciosy furii mu nic nie robią? Czyli muszę używać broni białej. O! Ewentualnie tej. Brawo. To żeś się popisał. Ej, przecież wziąłem broń białą przecież, czy nie? Nie mówcie, że ona się rozwaliła po prostu po jednym czasie. Aj, 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 aj! Gdzie z łapami? Kurde! Ale gość jest jak ogar teraz trochę. Okej, 2/3 HP zjechane. Są beczki. Szarżuj, typie, szarżuj. O, pięknie! O! Okej, gościu właśnie się rozjebał. Co teraz? No, poza tym, że arena jest jest rozwalona w pół. Dotrzy do wielkiego wodza, no mam zamiar. Mam zamiar. Dobra, lecimy po tę furę. Ale już. Ale gościu, niestety przeżył. Miałem taką szczerą nadzieję, że gościu tego nie przeżyje.
Ale wiadomo, Nemezis jakiś musi być. Czasem dosłownie. Patrz Resident Evil. Tam dosłownie jest Nemezis. Dobra, rozwal typa. Tego się nie udało. Chociaż tego? Pięknie, przedłużenie furii. Idealny blok, totalny przypadkiem! O, z kolanka w łokieć. I cyk, za barierkę. Dobra, no tu nie zabiorę, bo nożu mam full. A, wody w sobie mogę się napić. Czemu by nie? No, pijemy, 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 pijemy. I napełniamy. No, na szczęście napełnianie pójdzie szybko. I biegniemy dalej. No chłopie, daj se już spokój! Chcesz drugą piłę mieć w tej mordzie? I znowu pojazd. You have done. You took my car. Your car. No, my car. My life. All is mine. Pewnie. No karniak. No oczywiście. Ej, no to dziwne, że jak używałem wcześniej Fury, to gościu był na nią totalnie niewrażliwy. Ła, teraz leci! Tylko czemu tu jest pojazd z Krotusa? Tu! Wpysk! Wpysk, typa! O, totalnie, nawet nie wcisnąłem w rozbrojenia, no ale niech będzie. Co teraz? O, serio zgniło zęby? Jak gościu mi takiego kopa zasadził? Jezus. Co teraz? Odzyskać? Gdzie jest Gloria? Bo ktoś mnie też zastanawiał. W sensie rozumiem, że raczej na takiej imprezie, powiedzmy, nie mógłby być ten. Mamy dwa bełty. Lekko nad lewym ramieniem. Jeśli nie były zatrute, no to nie wiem, co miałem mu zrobić. O. Hej? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakieś słowo wyjaśnienia? No nie, ta farna kurteczka. No right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy eyed road warrior, take this wasteland concubine? Co? I do. Rozumiem, nadzieja przypomina mu. Nadzieja i Gloria przypominają Maxowi jego żonę i córkę.
które zostały na jego oczach, czy tam przez jakiś wzgląd w jego pracy, przez wzgląd na jego pracę zostały zabite, czy tam zamordowane jako kara. Coś tam było takiego. On tam w zemście, rządy zemsty właśnie porwał tego V8 Interceptora i potem rozwalił wszystkich winnych i poleciał na pustkowia. Ale co tu się za te za wiksy dzieją? Warboy I was. Now, Bloodbag was made for greatness, born to die in battle. Yeah, but you did it. You failed him. You failed Scrotus. And now your blood nourishes the weak. My blood, may it burn through your veins and scorch your soul. Pay us my payment. Huh? Yeah. Stary, ostatnie co byś dostał to ta strzelba. The woman. A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life. Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking, Bloodleech! Bloodleech outside! Okej, strasznie się audio rozjechało. Misja fabularna, nieśmiertelny wróg. Wygrałem wyścig, ale moją nagrodę zabrał sam Scrotus. Muszę opracować nowy plan, żeby zdobyć wielkiego wodza. Nie mam innego wyboru niż zaufać konkubinie nadziei. Abdominius. Kopiąc coraz głębiej trofeum. I strób. Dwóch kolejnych typów. Wow. Halo. Kamero. Współpracuj proszę. No. Dobra, wyjście jest chyba w tym kierunku, tak mi się wydaje. Chyba tak, bo tędy do auta idziemy. Jeszcze by tak pogadał. Albo nie, nie, nie. Wyjdźmy, sprawdźmy, co Chambaket powie, o ile powie cokolwiek. O, jest. He done hit the big chief. Woman. That woman. The doctor said concubine. She'll know. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she as fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. U krzykacza dostępna nowa misja na pustkowiach. A proszę, chętnie. U nadziei. No nadzieja też ma chyba misję główną dla mnie. Sprawdźmy. Wielki wódz. Dwa projekty usmażyciela dawno zrobione. I trzy misje na pustkowiach też dawno zrobione. Okej, czyli misja jest odblokowana. I to jest misja, która da mi wreszcie ten silnik. Bo jak jest powiedziane tutaj w warsztacie, aby zdobyć silnik V8, muszę ukończyć misję fabularną Wielki Wódz. Przynajmniej tak myślę, że o to chodzi. Zobaczmy, co się tu odblokowało. A, tutaj to samo. Tak mu się nie odznaczyło po tych kilku przejściach. Scrotus, Scrotus z ostrzem. The blade proves me immortal. But I will not rest until I have slaughtered the demon who put it there. I know he lives still. No, fakt, że żyje, ale to raczej nie dzięki temu. Nie, wróć. Nie, dobra, nie, nie było tego zdania. Broken bodies is my trade. I'll fix anyone up for the right price. In the underbelly, I get enough biz to keep me in fresh blood bags. Maggots and nitro. Mhm. Aha, okej. Okay.
jaki zyskuje w ten sposób głównie na wadze. Jest jeden z niewielu tłuściochów na pustkowiach. Myślałem, że wadze jako człowiek albo zawód. Nie, po prostu na wadze w sensie dosłownym. I was denied my destiny at Scrotus' side. Now my blood will destroy him. No dobra. No, pewnie trochę tak jest. O, jeden wpis mi tylko został. Nadzieja. O, to może o Glorii. Bo Gloria się nie pojawiła w sumie. Tutaj będzie znowu to auto pewnie. Tak. Dobra, tutaj będzie pewnie też jakieś auto. Tylko pytanie jakie. Ale kurde, ładnie już te wpisy lecą. Prawie 100% wszędzie. Dobra. No to co? Tak na koniec końców... A, pogadajmy jeszcze z krzykaczem. Żeby wiedzieć może... 840 sztuk złomu, pięknie. Pogadajmy z krzykaczem. Zobaczmy, co będzie od nas chciał. Report you to Scrotus herself, but that'd get my lid lopped too. What do you say you help me out some more? Not your errand boy. I'll make it worth your while. So, you know of Crow Dazzle? He runs races like I do. He got a sound system that rivals my own. And I want it for myself. Now it's mounted on a bona fide race wagon. I just want the loud thing. You keep the car. I'll let those doomed drifters play with their death runs and their dusty dashes. I want the real deal. Oskubać kruka. Krzykacz chce ukraść kruczopióremu, z którym rywalizuje na wyścigowej scenie, pojazd, w którym zamontowane są głośniki używane do reklamowania wyścigów. Zabierz pojazd i dostarcz krzykaczowi głośniki. Nagroda, kruczowóz dodany do kolekcji. No, taki sobie, znaczy taki, takie sobie to zadanie, no ale muszę je wykonać, żeby zdobyć trofeum za wszystkie misje poboczne, czytaj wszystkie misje na pustkowiach. No dobra, ode mnie póki co to tyle. Żegnam się z wami i do następnego materiału, w którym lecimy ponownie z fabułą, żeby zdobyć wreszcie V8. Bo za długo czekałem, aby ten silnik sobie tym bardziej w tym momencie odpuścić. Do usłyszenia. Cześć.